Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny Opel na... Teoretycznie miał być na profilaktyczną wymianę rozrządu, bo jeszcze... Na wyciek. Na wyciek, tak, bo tutaj ciekło z obudowy rozrządu. No i Boski zdemontował wszystkie elementy potrzebne, aby dostać się do łańcucha. Bo tutaj właśnie też przy okazji mówi, jak już będzie rozebrane, to żebyśmy wymienili rozrząd. I co, Boski, po kolei znalazłeś ciekawego, bo na początek właściciel był zniesmaczony trochę. Znalazłem to, że jak zacząłem rozbierać, to wszystko po kolei zaczęło się rozkładać samo z siebie. Tutaj się standardowo mieszały płyny. Czyli tutaj olej miesza się z płynem chłodniczym. Tak, i wszędzie praktycznie na ślizgach wszędzie był płyn, były skropliny. Tutaj dekiel pęknięty. Czyli też standardowa usterka, nie zamówiliśmy od razu dekla, bo w niektórych przypadkach da się wymienić samą uszczelkę, ale bardzo często tutaj, jeżeli cieknie z dekla, to uszczelka już nie ma gdzie trzymać i niestety tutaj, tak jak w większości tych, o widzicie, tutaj wszystko palcem się kruszeje. Także górna pokrywa zaworów do wymiany. Później ściągłem pompę. Bo pompa miała też teoretycznie zostać. Miała zostać, ale już luźno się kręci i ma luz. Tak, czyli prędzej niż później by... No rozciekłaby się, mi się wydaje. Rozciekłaby się i tutaj, żeby klient nie wracał zaraz do warsztatu, no to uszczelkę oddamy, a domówiliśmy całą pompę. Tak. Termostat. Standard też. No przegrzane plastiki po prostu... Pęka. Pęka, napręża sprężyna termostatu i... Tak, czyli na chwilę obecną same standardowe rzeczy. Jeżeli chodzi o rozrząd, górny ślizg standardowo był odkręcony. Tak, czyli tutaj mamy górny ślizg, może pokażesz, Boski, który to jest. Też patrz, widać tutaj wszystko, to jest skroplona woda. Tak. Albo to jest płyn chłodniczy po prostu. No w każdym razie ten ślizg tutaj, bo rozrząd nigdy nie był wymieniany, pokaż może, jak on tutaj leży. Tutaj te śruby, które go trzymają, one już się popuściły, tak? Luźniej. I myśleliśmy, że takie dźwięki, które wydawał już ten rożon, bo przebieg też jest niewielki, bo tutaj w 2022 roku miał przejane ile? 98 tysięcy, to ma pewnie ze 110 tysięcy przejane. Tak. I tutaj... Ale też już jest wyżłobiony ślizg. Tak. I kolejne ślizgi, które też ciekawie wyglądały. Poczekaj, może tam podejdę do ciebie. Tutaj ma wszystko zaaplikowane. Tutaj mamy łańcuch rozrządu, też tak. Luźny był. I tu po kolei. Standardowa usterka też, tak, Boski, bo one też pękały. Pękają. Czyli to powinno być całe. Tak. Natomiast ten ślizg pęknął i część elementów. No to trafia do miski i w koło ogólnie tutaj tego wszystkiego. Tak, czyli tutaj faktycznie rozrząd już mógł wydawać niepokojące dźwięki. Oczywiście napinacz wymieniamy razem z rozrządem, z ślizgami, ze wszystkim na nowy. No, także właściciel miał trochę szczęścia, bo... To dalej nie poszło, bo... Tak. I kolejne, co coś zestresował właściciela, bo też tego miało nie być. Zgnita cewka, poświeć do środka. O. Tak, widać. Czekaj, przyświecę. Nie, dobrze widać. No jest tam. Ten zielony kolor to jest korozja. No i świecę jeszcze, jak wykręcę. Czekaj, wykręcimy od razu świecę, zobaczmy, co się stało. A co się tam stało? Zgnita cewka z góry. Widać, czy nie? Tą na trzecim? Mhm. No to widać, że jest na pewno inna niż pozostałe i też w tym miejscu była ta cewka uszkodzona. Mhm. Okay. No jest faktycznie skorodowana, ogólnie jak ona tu wygląda. Tragedii nie ma, natomiast coś tutaj
się działo, coś nie tutaj. Nie było na tym zabłonu i po prostu to. Tak, i popatrz, tutaj widzisz? Jest przyspawane coś do końcówki świecy. Czy będzie widać? O, teraz to widać. Dobra, Woskie, ci świecę oddaję. Może pokażemy od razu elementy, gdzie tam jeszcze znalazłeś resztę ślizgów. Czekaj, gdzieś odłożyłem. Ale tutaj masz już ten. Tak. Tutaj widzicie już obudowa rozrządu, miska. Jeszcze brakuje siteczka, bo z myjki Boski sobie nie zabrał, Magda zaraz dowiezie. Natomiast wszędzie tutaj Boski. Gdzie? No to, to wszystko było w misce. Tak. No i jeszcze część na myjce stąd wiadomo wypukałem, bo też tutaj było w kanale. I no zatrzymało się przed sitkiem tak naprawdę większość. Czyli co? Mamy rozrząd, mamy. Co to jest? To jest termostat. Mamy świece. Świece oryginały? Znaczy świece nie te, będą nie te. Świece. Adam Opel. Zaraz. Czyli te, co wziąłeś do innego auta? Znaczy miał iść tu, ale. Tutaj co tu mamy? Pompę wody? Pompę wody. Tutaj to jest cewka. Cewka zapłonowa nowa. Cewka. Obudowa będzie dopiero, czy? Obudowa czego? No, pokrywy zaworów. Znaczy pokrywa dopiero teraz przyjedzie, Magda przyjedzie. No i nowa pompa wody. Czyli tak widzicie, przy tym przebiegu niestety w bardzo niewielu przypadkach da się zaoszczędzić i zostawić starą obudowę, zostawić starą cewkę, zostawić stary rozrząd i tylko wymienić uszczelkę pod rozrządem, bo jest to trochę bezsensowne, żeby przy tak no dużej pracy, że i tak trzeba zdemontować ten rozrząd, zakładać stary rozrząd, a nie powymieniać tych elementów, tym bardziej, że właściciel tym autem zamierza jeszcze trochę pojeździć, a nie sprzedawać go. Ale tak jak kiedyś mieliśmy tylko nowszą Corsę E, ona miała 60 tysięcy przebiegu i już była pęknięta. Tak była, faktycznie, biała ta, co była. Ale no. Temu czy tam tak. To było. No i też właściciel był zdziwiony, że takie coś może pęknąć. Także my działamy dalej. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.